Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, ale tu zielono, co? Znaczy czerwono, czerwono, u mnie czerwono jest. Wybaczcie, bo to słyszałem, że czerwone światło jest zdrowe dla człowieka. Muszę to sprawdzić na własną rękę, czy za chwilę będę zdrowy, czy mniej. Nie grałem chyba ze dwa dni, nie, półtora dnia. Jakieś tam problemy wyniknęły, rodzinne, które trzeba rozwiązywać, ale już wracam. Na domiar złego moje notatki, które robiłem w takim notatniku Evernote, się posypały. Z jakiegoś powodu mnie przelogowało, wylogowało, po zalogowaniu już nie było tych notatek, więc jestem zatrwożony poważnie. No bo jak ja mam sobie teraz radzić? Ja mam pamięć słabą, wszystko notuję. Wiem, że do Sirony mamy się wybrać, bo sobie to zrobiłem, wybrałem sobie to zadanie wcześniej. Ale zanim się udam do Sirony, to się przejdę po szkole, odświeżę wspomnienia i zobaczymy, no. Damy się ponieść fali, zobaczymy, co się wydarzy. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Bawmy się dobrze. Ktoś mi zwrócił uwagę i postaram się do tej uwagi zastosować, że jeżeli zmierzam gdzieś do jakiegoś celu, to żebym zmierzał już nie bacząc na dygresję. Bo to jest męczące, jeżeli co chwilę zbaczam z trasy i coś innego i coś innego. Zdaje się, że może być w tym trochę racji. Ale zanim pójdę dalej, teraz to jest sala wspólna. Gdzie jest ten... to miejsce, gdzie można żetony wrzucić? Zawsze się gubię. A, odnajdę to prędzej czy później. Nie ma co się za bardzo teraz tym przejmować. Prawda? To jest a propos tych dygresji przeróżnych. Więc faktycznie, to może być frustrujące, jeżeli ktoś czeka, aż dotrę do celu i pogadam z jakąś tam postacią, a ja widzę to i tamto, i tu grzybek, a tu coś tam. To wiem, że to może być irytujące niezwykle. Hej, Sebastian. Wiem, że czekasz z siostrą, wiem. Rozumiem, że doszło do wypadku i w tym wypadku zginęły dwie osoby. I stąd też te duchy teraz się ścigają przez całą wieczność. Przynajmniej ten jeden jest ścigany. Ten drugi mu spokoju nie daje. Ten drugi to już chyba podchodzi pod poltergeista, co? O! Ej, czy to nie jest, a propos dygresji, czy to nie jest późny wieczór? Czy to nie jest okazja, żeby włamać się, otworzyć jakiś zamek? I te mimozy... wyczarować, wyłapać. Jakoś jestem w stanie zapamiętać nazwę Mimoza. Wszystkie inne mi umykają. Właśnie dlatego potrzebuję notatnika. I teraz też tak usiadłem sobie do Hogwarts. Otwieram notatnik. Mówię, no nie będę teraz uzupełniał. Teraz mam ochotę pograć. Będę musiał ten notatnik na nowo poprowadzić. Zacząłem używać Evernote'a, dlatego że to jest jedyny notatnik, jaki mam, który pozwala wyświetlać napisy na ciemnym tle. Wszystkie inne są na białym tle. To jest dosyć kłopotliwe, bo ja staram się unikać świateł jednak. Światła mi... O... świecą w oczy. Jak to światła mają w zwyczaju. Więc wybrałem sobie ciemny notatnik i teraz proszę, kara mnie spotkała za to. Natychmiastowa. No jest tutaj ciemno. No. Ciekawe, czy Sirona będzie pracowała w nocy. Jest ciemno jak diabli, ale żadnych zameczków nie widzę po drodze, niestety. No od czasu do czasu właśnie wybiorę się na taką przechadzkę przez Hogwarts z nadzieją, że odnajdę miejsca, które... przez przypadek miejsca, których nie widziałem wcześniej. Bo tak patrząc na mapę, to nie potrafię sobie... tu byłem, czyli chyba wszędzie byłem, a jednak nie. Nie widzicie Państwo. Wyszedłem z zamku i nie otworzyłem żadnego zamka. Wyszedłem z zamku i nie otworzyłem żadnego zamku. Tak się mówi? Nie, że mówi się zamka raczej, nie? Wiedziałem, że tutaj coś jest przy tych zabudowaniach. Powiedziałem, że tu jest trochę skarbów. O, proszę. Alohomora. Alohomora. Widzicie? Wiedziałem, co powie. Okej. Palce. Próbuję moje palce nakłonić do współpracy. Jak widzicie, nie jest to proste zajęcie. O! A co my tu mamy? Ten widok mógłby stanowić podstawę do zaalarmowania władz, ale spokojnie. To jedynie krwawe mięso używane do karmienia testrali. Rany boskie. Nawet nie zauważyłem, bo się nie zdążyłem przestraszyć tej sytuacji.
O, proszę. Bombardowe rękawice do Quidditcha. No. To przykre, że widzę te strala. Myślisz, że jak przejdę obok niego, to mnie... będzie chciał zagryźć? One przyzwyczajone są do mięsa. Nie wiem, jakie są zwyczaje te strali. Ktoś mi opisał bardzo ładnie zwyczaje goblinów odnośnie tych spadków i przypisywania przedmiotów. Znaczy, jeżeli goblin sprzeda jakiś przedmiot, już się teraz dowiedziałem, to sprzedaje go dożywotnio. To znaczy po śmierci kupującego. O! Po śmierci kupującego przedmiot powinien trafić z powrotem do wytwórcy. I to jest duży dysonans w kwestii relacji między goblinami a czarnoksiężnikami, czarodziejami. Interesujący jest to pomysł, szczerze mówiąc. I wydaje się mieć w nim... Znaczy, wydaje się... Okej, Ignacio, zawsze mnie wyrywasz z tego. Wydaje się, że jest w tym więcej sensu niż... Nie? Ciekawe. Że jest to forma wypożyczenia. Do Hogsmeade chyba jest niedaleko. Jest bardzo niedaleko. Jak się wsiądzie na miotłę zwłaszcza. Poszedłbym w niewłaściwą stronę, ale nie. Chyba bym obszedł po prostu tę rzeczkę. O właśnie. Najpewniej tędy. Co to za samodzielny powóz? One podróżują tak tymi ścieżkami. Od tych kilku drobnych miejscowości do Hogsmeade i z powrotem. A castle must have been quite stately in its time. A, tutaj. No tak, no, musiał być okazały, ale ja wiem, czy musiał być okazały w porównaniu do Hogwarts, to... W ogóle Hogwarts znajduje się w Szkocji, co jest chyba największą moją wpadką, ale to też jest kolejna wpadka, na którą państwo zareagowali bardzo sympatycznie. To jest bardzo duży błąd rzeczowy. Z jakiegoś powodu uważałem, że Hogsmeade... Widzę, że więcej tu jest chętnych do odratowania, patrzą na mnie z nadzieją w oczach, widzę te nadzieje. Więc jest w Szkocji. No jak będzie w Szkocji? Brytyjczycy, powiedzmy, że w Brytanii. Jak to, Szkocja jest częścią Wielkiej Brytanii? Czy ja już to kompletnie zgubiłem? Szkocja, Irlandia, Anglia? Czy te wyspy określają? Widzicie, wykazałem ignorancją geograficzną. Nie szkodzi, nie szkodzi. Jesteśmy w krainie czarów, więc brak wiedzy mogę zastąpić magią. A właściwie to nie tyle brak wiedzy, co jakaś taka niepotrzebna niepewność. No i na piechotkę żeśmy doszli, ale żadnych przygód nie było po drodze. Ale sobie przypomniałem dzięki temu co i jak. Ciekawe. Może coś z goblinem się wydarzyło? Hello, Sorona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lord Gog? I did, thank you. We had a good conversation. He sends you his best. Glad to hear it. I shan't ask for details of your little chat, and I'll refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be, whatever your plans. I... of course. Your owl mentioned you're needing my help with something? I do. I thought you might be just the person to do a favor for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I don't believe I've met Mrs. Sprottle. She's lovely. Her late husband, Aidan, was a friend of my father's. In fact, I'd stay with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiganweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. Oho, wyczuwam tutaj jakiś podstęp. Why did Mr. and Mrs. Sprottle have your box of letters after all this time? It's one of a few that I had when I was young. Dot found it when she was clearing out a closet. Can't imagine what's in there. Probably terribly theatrical. The ramblings of a teenage witch and her friends. You're welcome to take a peek inside, if you do find it. To be honest, I'd imagine it contains some lovely memories. Why does Mrs. Sprottle keep a supply of Wiganweld potion on hand? Dot's a skilled potioner.
She's been supplying traveling vendors with Wiganwell potion, an ordinary precaution that has, unfortunately, become a necessity, what with Ranrock's loyalists disrupting the trade routes. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aiden was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. To jest interesująca postać z wielu powodów. I powiedziałbym, że niezależnie od tego, jakie się dyskusje toczą wokół Hogwarts, to ja pierwszy raz natrafiam na taką postać w grze. I od razu człowiek, ja jestem, taka naturalna ciekawość się pojawia, która być może jest wścibska niestety. Być może, nie wiem, gdzie tutaj są granice, bo jestem bardzo ciekaw, kiedy Sirona przestała być czarodziejem i została czarownicą. I być może te listy właśnie trochę wynikają z tego, że przeszłość była inna niż teraźniejszość. I zagadamy sobie z tym ziomeczkiem. I w normalnych warunkach bym poprowadził sobie rozmowy i rozważania na ten temat. Zupełnie niewinne, ale teraz to sam nie wiem. To wszystko może być bardzo niezdrowe. Więc udawajmy, że sprawy nie ma. No bo najwyraźniej tak trzeba chyba robić. Nie wiem sam. Eckley Barnes. No. Sir, is everything all right? How kind of you to ask. The name's Eckley Barnes. And no, it is not. I'm plotting a sort of revenge against my ex-business partner, a conniving fiend by the name of Alfred Lawley. He cut me out of our herbology supply business just as we were getting started. Said I was too volatile to work with. I'll show him volatile. Uhu. No dobra. Czuję, że jeżeli gościu jest gotów okazać agresję, to znaczy, że był agresywny. W sensie niestabilność. Nazwijmy to niestabilnością. That must have been frustrating for you. Yes, it was. Terribly. I'm simply passionate about my work. Supercilious fool. He's passionate about things too, as I intend to remind him by relieving him of his prized possession. A venomous tentacular he's grown from a seedling that was to be the keystone of our business venture. I can't get anywhere near it with Ruth Singer watching me like an augury. Lawley's doing, no doubt. But no one would suspect a student. How would you feel about committing some grand plant larceny? No okej. Nie do końca jestem pewny, czy to jest dobry pomysł na... No właśnie wiemy, jakie są intencje tego gościa. Żeby wszystko było jasne, zadanie Sirony jest dla mnie priorytetem, ale jak już widzę postać obok, no to postaram się z nią pogadać, nie? What else is in Mr. Lawley's cellar? All of Lawley's herbology supplies. He has quite the collection. Fill your pockets while you're there. Or to slow him down for a bit. And I can get my business going, minus any competition. Ale wiecie, jak to jest w biznesach. Z reguły w biznesach to jedna i druga strona ponoszą trochę winy, ale czasami nie. Kiedy dochodzą pieniądze, to czasami jednemu wspólnikowi może odwalić kompletnie. O! Mam swoje doświadczenia w tej materii nawet. You said Mr. Lawley was your ex-business partner. What were you working on? I had an idea to train venomous tentacula. Create guard plants, if you will, that attacked when ordered. We hit a snag when one ate Lawley's needle. After that, he cut me out of the business, the short-sighted fiend. Why do you need Mr. Lawley's venomous tentacula in particular? Simple. If I have it, then Lawley doesn't. Ergo, I can launch my business, and he must start all over again. I'm killing two snidgets with one stone. No dobra. Nie podoba mi się to. W ogóle mi się to nie podoba. To jest w ogóle czas chyba na osobistą historię. Zastanawiam się, ile mogę państwu powiedzieć. I'm not sure this is something a student should be doing on your behalf. Oh, it's nothing. And he deserves it. Trust me. You'll be in and out of there in no time. Very well. I'll see what I can do. Excellent. I shall be right here. All I ask is that you bring me the venomous tentacula. Ja mam jadowitą tentakulę. Just need that venomous tentacula.
Okej, okay. Nie dało się odmówić, bo też wybrałem taką opcję, żeby mu odmówić. Mr. Barnes will only get in trouble going down this path. I need to find another way to get him a venomous tentacular. Mam kilka. Dobrze kombinuję? No tak, wiem, że mam niewykorzystane punkty talentów. To się nazywa być zapobiegliwym. Oddamy mu to? To jest, no, teraz tyle historii do opowiedzenia. Hello, Mr. Barnes. I have that venomous tentacular. Ha! Wish I could see Lawley's face when he realizes his prized possession is gone. We'll see who's volatile now. Well done. I'll take it off your hands now. Of course. Glad to hand it over, frankly. I shall make an ocean of galleons, and Lawley's business will be sunk. Here's a little something for your next trip to Zonko's. Bardzo miło z jego strony. Rękawica ze smoczej skóry. No proszę, proszę. No dobrze. Teraz tak. Wróćmy do zadania Sirony i zobaczymy, co dalej. Dobra misja wybrana. To chyba kawałek drogi przede mną. To jest też okazja do rozmów. Kilku ciekawych, które w normalnych warunkach pewnie by mi przyszły do głowy, ale ja ostatecznie uznałem, że pierniczę. I tak sobie pogadam o tym, bo jak przez chwilę zapomnijmy o wszystkich kontrowersjach związanych z Hogwarts Legacy, nie? Bo one nie są do końca warte uwagi. Natomiast kwestie jakiejś takiej nawet spokojnej rozmowy na temat osób transpłciowych są trudne do przeprowadzenia właśnie dlatego, że rozmawia się o tym tylko i wyłącznie przez pryzmat kontrowersji, co jest bardzo niezdrowe i zawsze to jest tylko i wyłącznie kontrowersja. Nigdy to nie jest spokojna rozmowa. A niezależnie od waszych poglądów, to taka postać, która przytrafi się w grze, która ma jakieś tam przeżycia, przemyślenia i prośby wobec naszego bohatera, daje więcej do myślenia na ten temat niż akcje wszystkich aktywistów, którym zależy wyłącznie, tylko i wyłącznie na tym, żeby kontrowersje robić i zamieszanie wokół siebie. I nieważne, kto na tym ucierpi gdzieś po drodze. Więc z tego względu, bo ta postać akurat, o, zameczek, ta postać akurat jest bardzo sympatyczna, ona wspiera naszego bohatera od początku i przy okazji wykazuje się też odwagą sporą. No właśnie, zaczynam dostrzegać pewną prawidłowość, której nie widziałem, że te światełka zielone i czerwone czasami muszą być w jednej linii. Demimos. Więc rozumiem, że są ludzie, którzy mają zastrzeżenia w tej kwestii transpłciowości. No jesteśmy jakby społeczeństwem, które się zmienia i różne rzeczy musimy przejść, zanim dojdziemy do jakiejś wspólnej konkluzji. Ale to jest dużo zdrowszy klimat do rozmów. Tutaj, w ramach Hogwarts Legacy, niż gdziekolwiek indziej. Dlatego właśnie, że jest taka postać, która jest warta uwagi. Chyba nie muszę się już za bardzo ukrywać. Revelio. No, jeszcze tu coś jest. O! To też ktoś z Państwa. Przyznam, że sam na to nie wpadłem. Z tą skrzynią. Dużo by gadać. No i tyle. Na temat Sirony to sobie porozmawiamy, kiedy będą sprawy Sirony pokazywane. No to nie jest tak, że ja zamierzam krążyć wokół tego tematu bez względu na wszystko. A, chodź tutaj do mnie. Już dawno nie znalazłem żadnej notatki. To jest zamek poziomu trzeciego, więc tu raczej nie wchodzi w rachubę otwierania go. A propos moich osobistych historii biznesowych, to faktycznie też mam taką sytuację. Od wielu, wielu lat... O, tutaj nie dam rady polatać. O, żeż jasny gwint! No taki jest efekt, proszę Państwa. Trzymanie na podorędziu jadowitej tentakuli. To gdzieś tam po drodze... A, już tutaj byłem. Gdzieś tam po drodze w moim życiu przydarzyły się różne firmy,
Niektóre z nich istnieją. Moja istnieje już tam od ponad 20 lat, gdyby państwo byli ciekawi. I w ogóle, kiedy tworzyłem firmę, to jeden ze statusów działalności to było tworzenie wideo. Jeszcze zanim w ogóle YouTube się wydarzył. Z jakiegoś powodu uznałem, że... No nie. Gniazda wyposażenia są pełne, to ja muszę odwiedzić sklepik. Pójdziecie państwo ze mną? Tylko żebym teraz nie zgubił tego miejsca. Ja sobie zaznaczę na mapie. Jakoś mogę je zaznaczyć na mapie? A to łatwo będzie trafić, nie? Chyba. Trzeba mi wrócić do Hogsmeade, do sklepu z ubraniami. Żeby nie błądzić, to już tak. O, tu też mogę znacznik zostawić. Dobra, dojdę chyba. W sensie, trafię. O! Does it get any more cozy than Hogsmeade? Tak, wiem, Hogsmeade jest cudowny. No, wolałbym nie stracić tego miejsca. No, więc w jednej z firm tam z mojej odległej przeszłości, sprzed tam 30 parę lat, cały czas wspólnik, właściwie to nie, nawet chciałem powiedzieć, że wspólnik się z nami sądzi, ale nie, żona wspólnika sądzi się z nami nieustannie. W sprawie pieniędzy, których być może... Nie, nawet nie być może. W sprawie pieniędzy, których nie było. No i takie życie. Więc też tego typu kwestie gdzieś tam otarłem się o nie, powiedzmy. No, że się zdarzają. Dobra, posprzedaję sobie. Nie wiem, czy więcej mogę państwu opowiedzieć w tej sprawie, bo to cały czas trwają jakieś sprawy, więc to, nie wiem, chyba jest tajne przez poufne. Posprzedawajmy to, wróćmy do skrzyni, zobaczymy, co tam jest. No, cała operacja sprzedaży zajęła mi trochę czasu. Prawda jest taka, że skoczyłem jeszcze na chwilę do komnaty tajemnic, bo się okazało, że o jednej rzeczy zapomniałem. O ulepszeniu mojego ekwipunku, kiedy byłem tam ostatnim razem. To dlatego, że miałem przerwę długą i... Dobra, to jest to miejsce. Srebrne okulary jakieś, byle jakie. Mniejsza z tym. No i jeszcze domykając historię mojej firmy, to też niewiele mogę kojarzyć z tego. Bo młody też byłem, to też są takie czasy, tam właśnie chyba sprzed 30 lat w sumie. Więc no nawet jakbym wtedy młody nie był, no ja miałem wtedy ile? 16 lat? Nawet jakbym wtedy był dorosły, to pewnie bym już nie pamiętał tych całych historii. Więc takie rzeczy się zdarzają. I czasami to, że ktoś ma zastrzeżenia co do wspólników, wcale nie znaczy, że ma rację. Czasami może mieć fioła, czasami może się mylić, czasami może z premedytacją postępować w sposób niewłaściwy. Takie rzeczy. No proszę. Przy okazji widzę tutaj zagadkę Merlina. Dlatego też wolałem nie wykonywać tego zadania. Chociaż muszę przyznać, ono pewnie byłoby ekscytujące, włamanie i tak dalej. Nie? O rany, tu jest tyle miejsc, w których jeszcze nie byłem, że... These rocks have seen better days. No to prawda. Jest zagadka. Ktoś z państwa pożalił się, że ja tutaj za mało zagadek Merlina, więc ja to staram się z państwem rozwiązywać te zagadki. Ale tylko raz. W sensie, jak za pierwszym razem nie wiem co i jak, to mówię, a dobra, to się rozejrzę. Nie będę... Te są chyba dosyć proste. Trzeba uwolnić energię. Zaklętą w kamieniach. I tych kamieni bywa bardzo dużo. Szczęśliwie czas mnie tutaj raczej nie pogania. To jest bardziej kwestia odnalezienia odpowiednich kamieni. Opa. Ale to jest długa droga. Bo zostało jeszcze w tej ostatniej fazie 14 zagadek Merlina. To jest trzecia rozwiązana zaledwie. Więc ekwipunek mam powiększony do 32 slotów. Jak mi się uda go rozwinąć totalnie, to go rozwinę totalnie. Dobra, ten znacznik tam, co go zostawiłem sobie, to on jest kłopotliwy z mojej perspektywy. Bym się go chętnie pozbył i się niniejszym go pozbyłem. Tu coś rośnie jeszcze ładnego. Lubię polatać na miotle, przyznaję. Ale muszę też przyznać, że chyba lubię miejsca, w których nie byłem, to wolę pokonywać na piechotę.
bowiem się przydarzają dygresje. Mimo że część z Państwa ma do tych dygresji zastrzeżenia, to tym razem zmierzam prosto do celu. To chciałem powiedzieć, ale nie jestem pewny, czy ja tym razem zmierzam prosto do celu. No bo takie małe drobnostki, nie? Albo jakiś tam ziomek chce ze mną porozmawiać. Boję się, że jak czegoś nie zrobię, to że potem mi umknie, że potem nie wrócę do tego miejsca czy coś. Ale z reguły ważne zadania są umieszczone na... Zapalmy ogień. Ważne zadania są umieszczone na mapie zawsze i wszędzie, więc... Więc może nie powinienem się tym przejmować. Więc postaram się być odrobinę bardziej zdyscyplinowany. No ale jak jakieś takie kamienie rosną po drodze czy coś, to... Bardziej zdyscyplinowany... No właśnie. Bardziej zdyscyplinowany w dążeniu do celu. Nie tylko kto tu mieszkał, ale kto tu mieszka. Jak się nazywa ta wioska hobbitów? Hobbiton? To najprostsze skojarzenie, jakie mi przyszło do głowy. Bardzo przypominają te zabudowania tutaj. Są na tyle magiczne, że bardzo przypominają wszystkie miejsca z Władcy Pierścieni. Słyszeliście ten syk taki? No dobrze. Tak jakbym po wejściu tutaj odkrywał coś tajemniczego albo niebezpiecznego. Ale diabli wiedzą. Tutaj też jest kilka zadań. Nie wiem jak was, ale mnie denerwują. To nie przypomina żonkili czasem, to? Te kwiaty? Widzę, że tutaj jest jeszcze jedno zadanie, ale... Ale tym razem sobie podaruję. Odwiedzę tylko Ignację, żeby można było tu szybko wrócić. Co my tu mamy? Ostrzeżenie o błotoryjach. Uwaga, błotoryje, ostrożnie. Okej. Okay. Ja, nie musiałem tu zaglądać. O. Shane Bardolf thought dark magic was the answer. I reckon Rookwood's played a hand in his disappearance. No. Excuse me. Did you say something about Bardolf Beaumont? I did. I don't think we've met. I'm Dorothy Sprottle. I was just worrying about Claire Beaumont's brother Bardolf. Only he's gone missing. Rumor is he was seen in the forest practicing dark magic. Saw him myself near some ruins with Rookwood's lot I did. I fear he got himself into trouble with the Ashwinders, especially if he made them a promise he couldn't keep. I'd help search for him myself, but no one will risk encountering Ranrock's loyalists. They seem to be everywhere. No, muszę Państwu powiedzieć, że czasami polskie tłumaczenie trochę popiołek. To tak brzmi bardzo dziecinnie. Ashwinder brzmi bardzo poważnie. Popielnik byłoby chyba celniejszym tłumaczeniem. Ja wiem, że tak trochę oscylujemy na odrobinę naiwnej i dziecięcej narracji, ale jednak fantastycznym kluczem do opowiadania tej historii jest narracja, która jest właśnie w ramach kontrastów. Że z jednej strony mamy bajkową krainę, cudowne stworki, a z drugiej strony poważnych ludzi, którzy są gotowi zabijać, żeby osiągnąć swój cel. I ten kontrast właśnie wyraża się także w nazewnictwie tych frakcji w tym przypadku i takie trochę upraszczanie ich. No dobrze. Ale wróćmy do historii. Why would Bardolf want to get involved with the Ashwinders? Oh, he had a terrible run-in with Ranrock's loyalists. Changed him. He vowed never to feel powerless again. I think he sought the Ashwinders out to learn their secrets. Victor Rookwood, at least, seems somehow immune to Ranrock's loyalists. Ciekawie nas zmieniają tego typu wydarzenia. Czasami ktoś jest załamany, jak zostanie potraktowany fatalnie i nie może nic z tym zrobić, a czasami ktoś się zapisze i trenuje MMA od tego momentu i mówi, już mnie nigdy nikt nie tego.
Do you think Bardolph may have simply run off? No. Bardolph's run that shop with Claire his entire life. He'd not give it up for anything. He swore he'd be back in a fortnight. My instincts are that he's been held captive, or worse. Dlatego lubię takie opowieści z gier. Mimo tego, że możecie czasami pomyśleć, że to są jakieś takie naiwne historyjki, to one opisują jednak nasze ludzkie... To mówię oczywiste rzeczy. Wybaczcie. Ale czasami język, jakim opowiadana jest historia, tak staje się centrum uwagi i centrum oceny tej historii, że zapominamy, że pod tym językiem kryją się normalne przemyślenia normalnych ludzi. I can certainly look out for him. Any help would be appreciated. You might speak to Claire first. Perhaps she has some insights that I don't. I can tell you that Bardolph was last seen in the forest wearing a particular woolen jumper. One that Claire knitted herself. Czuję, że rozwiązanie tego zadania może być warunkiem uzyskania odpowiedzi na kolejne, więc lepiej stanąć po dobrej stronie tej miłej pani, zanim sięgniemy po listy Sirony, więc powiedziałbym, że to nie jest dygresja. Powiedziałbym, że to jest historia, która ma dużo sensu. Więc odpowiedź na pytanie, jak daleko można się posunąć, żeby się czuć bezpiecznie? To jest zawsze jest dokładnie ta historia. Czasami się zdarza, że ktoś tak stanie i tak stoi. My father always taught me to keep my wand at the ready. What do we have here? A demigod. O. Tu jest demigod. Kusi mnie, żeby zostać, poczekać do wieczora. Tak zrobię. Revelio. To są ważne te demigozy. Demimozy. Demimozy. Do diabła ciężkiego. Poczekacie państwo ze mną? We leave our legacy in your hands.